Witajcie kochani, takiego challenge'u na moim kanale jeszcze nie było. Spędzę dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ spędzę dzień wśród tylko i wyłącznie miniaturowych rzeczy. To trochę tajemnicze i ciekawe, więc może żeby troszeczkę Wam rozjaśnić, na początku zabiorę Was na miniaturowe zakupy. Ale warunek jest jeden, muszą to być tylko i wyłącznie słodycze. Miniaturowe zakupy na miniaturowy challenge, czas start. W tym celu wybieram się do dużego centrum handlowego i szukam najmniejszych słodyczy, jakie uda mi się znaleźć. Wszystko co miniaturowe ląduje w moim koszyku, tak aby uświetnić mój challenge 24 godziny z miniaturowymi rzeczami. Koniecznie musicie to zobaczyć. I powiem szczerze, że się udało, bałam się troszeczkę tych rzeczy, ale mam dla Was jeszcze niespodziankę, bo wiem, że na to zawsze czekacie najbardziej. Przecież musi być jeszcze jakiś miniaturowy unboxing. Niedawno pokazywałam Wam, jak robiłam miniaturowe burgery z zestawów Kreacje, ale to nie to będzie dzisiaj tematem numer jeden. Jak miniatury, to tylko z Polly Pocket. I dziś nie tylko Polly Pocket, ale też masa zwierzaków. Naprawdę będzie się działo. Ale zanim przejdę do rozpakowania tego wielkiego zestawu z miniaturowymi rzeczami, przyjrzyjmy się bliżej, co kupiłam miniaturowego na zakupach. Miniaturowe słodycze zawsze kojarzą mi się z jakimiś drażami, czyli nie mogło zabraknąć tutaj M&M'sów. No, słodkie draże to muszą też być i owocowe, czyli Skittlesy. Moje ukochane Milky Way Magic Starsy. Najlepsze, najsłodsze mini czekoladki. Wiesz co, bardzo lubię, czyli mini rożek. I oczywiście jak na święta przystało, musi też jakiś akcent wlecieć. Jest to taki uroczy mini bałwanek. No to czas teraz coś przetestować, aby mieć siłę na mnóstwo zabawy z miniaturową Polly Pocket. Chyba najbardziej nie mogłam się doczekać Magic Starsów, bo to właśnie je chyba z tego zestawienia uwielbiam najbardziej. Tak więc czas na test. O jacie, słuchajcie. Ja już poczułam zapach tej przepysznej czekolady. No i mam to szczęście, że zaraz poczuję też smak tej miniaturowej, przepysznej gwiazdeczki. Słuchajcie, nie wiem czy nie jest to najlepsza czekolada pod słońcem. Trochę się już zasłodziłam, to teraz czas przełamać trochę ten smak tymi kolorowymi Skittlesami. I mogę tutaj trafić na smak malinowy, wiśniowy, borówkowy, truskawkowy albo jeżynowy. I to zestawienie też idealnie pasuje do moich miniaturowych słodyczy, ponieważ są to takie małe, kolorowe kuleczki. Ja jako pierwszą trafiłam różową, także testuję. I jako pierwszy trafił mi się przepyszny, malinowy smak. Ale ekstra, słuchajcie, na jednej się nie skończy, a w związku z tym, że to są miniaturowe słodycze, to zdecydowanie mogę pozwolić sobie na więcej. Przepyszne słodkości już zagościły w moim brzuszku. Oczywiście zostawię sobie jeszcze coś na wieczór, zdecydowałam, że będą to M&M'sy i ten bałwanek, ale nie mogę się oprzeć, żeby nie posmakować z Wami jeszcze rożka. On też jest przepyszny, miniaturowy, no i mamy mnóstwo czekolady. Ale najważniejsze są właśnie jego rozmiary, które idealnie pasują na mój dzisiejszy odcinek. Gdyby sprzedawali takie rożki, to pewnie bylibyście zawiedzeni, ale uwierzcie mi, że ten jest tak słodki, że jego rozmiar w zupełności wystarczy. No dobra, koniec tego obiadania się. Czas odwiedzić miniaturowy świat Polly Pocket, bo ja osobiście nie mogę się już doczekać. Adventure Treehouse, coś co lubię najbardziej, czyli przygody naszej Polly Pocket, jej przyjaciółki i zwierzaków. Słuchajcie, coś czuję, że będzie tutaj masa wspaniałej zabawy. Jest pełno zjeżdżalni, jakieś huśtawki, trampoliny. Coś czuję, że przygoda naszych małych laleczek będzie naprawdę cudowna. Teraz spójrzcie na tą magię, bo przed chwilą prawie dostałam zawału. Wystarczy tutaj nacisnąć na ten środkowy przycisk i wow, słuchajcie, nasz park rozrywki zdecydowanie zwiększył swoje rozmiary. W tym miejscu możemy rozłożyć sobie zjeżdżalnię, która też jest bardzo pokaźnych rozmiarów. Z drugiej strony mamy już rozłożoną nieco mniejszą zjeżdżalnię. Tutaj mamy
mamy taki uroczy, miniaturowy balonik z króliczkiem, a tak naprawdę jest to winda, dzięki której możemy się przedostać na wyższe piętro. Oczywiście na każdym piętrze czeka na nas coś wyjątkowego. Tutaj możemy rozłożyć nasze postaci. Miejsce do zabawy zdecydowanie znajdą zwierzaki, bo jest tutaj sporo miejsca zarówno do tego, aby się bawić, jak i mogą iść sobie tutaj spać. Kolejne piętro i jak widzicie też miejsce do postawienia naszych laleczek. Jest też kolejny pokoik i tajemnicze drzwiczki. Oczywiście muszę je otworzyć, żeby zobaczyć, co jest w środku. Wow, tutaj jest ukryta toaleta! Taki zadaszony tarasik. Na samej górze naszego dachu takie VIP-owskie miejsca. Stąd na pewno będzie wszystko doskonale widać. To czas umieścić jeszcze dodatkowe akcesoria, które znalazłam w zestawie. Tutaj znalazłam jeszcze taką huśtawkę, którą oczywiście mogę bardzo bezpiecznie tutaj przymocować, tak, aby nasze laleczki nie spadły podczas zabawy. Obok umieściłam stoliczek z dwoma ławeczkami, więc jak ktoś się zmęczy zabawą, to będzie mógł sobie usiąść i teraz już idziemy piętro wyżej i to jest zdecydowanie idealne miejsce do zabawy dla naszego kociaka. Tutaj zauważyłam na pniu łapkę pieska. Tak więc jest to idealne miejsce, aby umieścić tutaj naszego małego bohatera. Teraz przejść nieco wyżej. To jest zdecydowanie miejsce wypoczynku, więc ja tutaj zainstaluję jeszcze taki cudowny hamak, który się oczywiście buja. A obok łazienki umieszczę taką wanienkę, w której jest mnóstwo wody z bąbelkami. Oczywiście zwierzaków tutaj nigdy dość, ponieważ są to właśnie ich przygody, tak więc kolejnego umieszczę na tym tarasie widokowym. A obok niego zasiądzie przepiękna sówka. Zdecydowanie czas teraz, aby do tej przygody dołączyły Polly Pocket i jej przyjaciółka. Czas więc, aby zwiedziły wszystkie pięterka, spróbuję je tutaj umieścić na samej górze, podnosząc im nóżki do góry i delikatnie rączki i idealnie mogą się tutaj wsunąć i odpoczywać. Patrzcie, jakie one są malutkie i urocze! Czas, aby Polly Pocket i jej przyjaciółka odwiedziły krainę swoich zwierzaków. Jestem ciekawa, co tam się skrywa na dole. To oczywiście miejsce, aby jedna z dziewczyn wygodnie sobie usiadła na fotelu, ale druga niestety musi zająć miejsce na ziemi. Kociaki zdecydowanie lubią takie zakręcone labirynty. Wow, jak on to zrobił? Jak on się tam przemieścił? To jest zdecydowanie kot akrobata. A Polly Pocket stwierdziła, że musi skorzystać z toalety, dlatego skorzysta z tej przepięknej i przesłodkiej windy i pojedzie piętro wyżej. Zobaczcie, jakie to jest proste! Przyjaciółka Polly Pocket jest już w toalecie, ale tutaj zdecydowanie nie będziemy jej podglądać. Blondyneczka napatrzyła się na to, jak bawi się jej kotek i chyba sama nabrała chęci do zabawy. Tak więc czas zejść piętro niżej. Oczywiście dołączyła też do niej przyjaciółka i jak widać dziewczyny świetnie się bawią. Mam coś wyjątkowego właśnie dla nich. Oprócz tej zjeżdżalni tutaj jest jeszcze taka ukryta funkcja. Coś, na co wszyscy czekają we wszystkich parkach rozrywki. Musicie to zobaczyć. Taka uwaga, jest już gotowa przyjaciółka Polly Pocket i to ona idzie na pierwszy rzut. Mam nadzieję, że zdążę Wam to pokazać. Uwaga. Widzieliście, jak ona szybko tutaj poleciała? To jest niesamowita przygoda. Zdecydowanie tak jej się podobało, że chciałaby to przeżyć jeszcze raz, tak więc jeszcze raz wciągamy ją na górę i uwaga, uwaga, start! Wow, ale ekstra! Teraz Polly Pocket jest zazdrosna! Przyjaciółka Polly Pocket zeszła już z tej atrakcji, jak widać jest bardzo zadowolona. Wygląda na to, że nasza Polly nie próżnuje. Gdzie ona tam wchodzi? O wow, wykorzystała zjeżdżalnię dla psiaków, żeby zjechać na dół. To jest zdecydowanie super atrakcja. Okay, teraz już Polly Pocket jest gotowa na tą główną atrakcję i uwaga, uwaga, startujemy! Woo, co za prędkość! To oczywiście na jednym zjeździe się nie kończy. Jak masa cudownej zabawy, to tylko z miniaturowym zestawem od Polly Pocket. No słuchajcie,
Słuchajcie, ja z moimi miniaturowymi dziewczynami i zwierzakami bawiłam się doskonale. Jest jeszcze tutaj masa nieodkrytych przestrzeni, tak więc ja śmigam dalej. Oczywiście z głodu nie umrę, bo zostały mi jeszcze miniaturowe MMMsy i ten świąteczny bałwanek. A Wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną w tym miniaturowym świecie. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Pa, pa!